Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Wyzwaniem tego tygodnia był haul poniżej 5 euro i kupiłam coś bardzo ciekawego w TK Maxie, co zaraz Wam pokażę. Jest to pucharek. Pucharek, który wygląda niezwykle elegancko i bardzo poważnie i ozdobnie, a jest zrobiony z plastiku, czyli mógłby spokojnie służyć jako zestawa kempingowa. Bardzo mi się podoba, ponieważ wydaje mi się, że kiedy jemy z takiego ozdobnego królewskiego pucharu lody w parku albo na pikniku, to wygląda bardzo zabawnie. I mam dla Was super pomysł właśnie związany z tym pucharkiem. I zaraz Wam pokażę deser truskawkowo-jogurtowy. A jeszcze możemy się przyjrzeć dekoracji. Tutaj jest naprawdę niezwykle elegancka. Jest to puchar królewski. Na dodatek jest dosyć trwały, z dość dobrego plastiku. I na pewno w plecaku nie powinien się zgnieść. A teraz przechodzimy do deseru. I do deseru mam przygotowane i pocięte na pół truskawki, miseczkę truskawek, do tego kubeczek jogurtu naturalnego i oprócz tego mam pokruszone dwie jogurtki, czyli małe batoniki jogurtowe. I zaczynamy od przełożenia dwóch łyżeczek jogurtu do pucharku. Następnie wkładamy warstwę truskawek. Znowu warstwę jogurtu i warstwę truskawek. Po czym na górze wsypujemy jogurtkę. I nasz deser jest gotowy. Pięknie prezentuje się w tym eleganckim, jakże królewskim pucharze. A teraz wybierzemy wyzwanie na kolejny tydzień. Mieszam karteczki, wyciągam jedną, na której jest napisane pomysły z balonikami. I w następnym tygodniu zrobimy właśnie filmiki i wyzwania związane z balonikami. Na pewno znajdziemy dla Was jakieś ciekawe pomysły. Już troszeczkę robiłyśmy filmiku z balonikami, na przykład nie wiem czy pamiętacie, ale piłeczki antystresowe były robione z małymi balonikami. I zapraszamy Was w takim razie do filmików przyszłotygodniowych. Będziemy się cieszyć z Waszych lajków. Mamy dla Was dużo pomysłów, nie tylko z balonikami, ale dużo różnych pomysłów, które znajdziecie na naszym kanale, dlatego zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania naszych filmików. I do następnego razu. Cześć!